Hejka wszystkim! Tutaj! Witam w kolejnym już odcinku ze symulatora supermarketu. Oh, hello, hello! Tutaj było, kończyłam, to byli ludzie przy kasie. Czy jak ja wyjdę z gry, to wtedy... No nie, klientów potraciłam. Dobra, nieważne. W międzyczasie, zanim moi nowi klienci przyjdą, zobaczmy, czy mleko możemy dołożyć, nie możemy. Zostaliśmy... ostatni odcinek przerwaliśmy na etapie, że okazało się, że nie płaciłam rachunków. Czy ja mam teraz wszystko? Wszystko mam opłacone. Jak to bottle of water? Co mu nie pasowało? Nie zdążyłam przeczytać. Kurczę, coś mu nie pasowało już znowu. Pomyślmy, co teraz moglibyśmy zrobić, żeby nasz sklep lepiej prosperował? Czy dokupujemy jeszcze jedną lodówkę? Na pewno będziemy musieli zrobić bardzo dobre zaopatrzenie, bo już te tutaj produkty mi powoli kończą. Ale gdybym dokupiła może jakąś lodówkę faktycznie? Pani kupuje, co pani kupuje? Pani, dużo kawy kupuje. Pani chyba jest zestresowana w swoim życiu i musi wypijać bardzo dużą ilość kawy, żeby, wiecie, pracować. O, i zapija wodą, no nieźle. To nie jest chyba najzdrowsze. Pokaż pani, wzięłaś coś innego? Dobra, ej! Jakie drogie zakupy! Kartą jeszcze! Oj, już myślałam, że będzie kartą. 50 dolarów, to musimy raz, dwa, trzy, cztery, 50, 70, super! I oni naprawdę, mi się wydaje, że im dalej gram, tym większe zakupy robią. Nie było herbaty, no tak, ale herbata nam się skończyła, to możemy zakończyć nasz dzisiejszy dzień i na pewno trzeba tak, dokupić rzeczy, mleko, kurczę, jest ciekawe, czy to mleko się tutaj może zepsuć, nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, czy może się tak zepsuć, jak stoi poza lodówką. Dobra, czekajcie, zobaczmy, co tam trzeba. Płatki są, kawa się kończy. Kawa i herbata to na bank, olej czy chleb, są jeszcze trzy. Ja bym jeszcze chleb dokupiła. Kasza jest, ale czekajcie, czy ja mogę tą kaszę... Nie, muszę mieć chyba pusty karton. Dobra, to kasza na razie niech tam zostanie, a my weźmy mąkę. Makaron jeszcze na pewno. A w lodówce, czy co? Jak tam w lodówce wygląda sprawa? Woda jest, jajka i syr. Może kupmy. Najwyżej poczekają sobie troszeczkę w tym. W kartonie. I teraz tak, czemu oni rozsypują mi tak te dostawy? Ja nie wiem. Tutaj mamy herbatę, makaron. Myślałam, że do pustego kartonu mogę... No nie mogę wsadzić, widzicie? Bo chciałam te przełożyć tutaj wyżej, żeby nie mieć takiej pustej półki. No ale nic nie zrobimy. Słuchajcie, ja jestem w ogóle bardzo dumna, że no naprawdę coraz lepiej nam idzie. Dobra, te kartony nas powoli zaczynają zawalać. Niedobrze. Co to może znaczyć, że powinnam kupić może więcej półek? No nie, no te kartony mnie zasypują. Tutaj też był chleb, dobra, niepotrzebnie kupowałam w takim razie, ale okej, nie zmarnuję się, zapewne kupią. Tutaj też, no, patrzcie. Zasypują mnie kartony! Dobra, i ostatni olej. I olej też będzie trzeba gdzieś tu położyć na razie. Ale wiecie, już nie będę musiała zamawiać, boże. Będę żyć wśród kartonów. Dobra, ja sugeruję, żeby teraz odpalić, bo musimy zarobić znowu pieniążki, bo trochę wydaliśmy. Ej, tutaj to cały czas stało? To roboty drogowe? Czy w mieście też się coś może zmieniać? Nie, chyba. Wydaje mi się, że to będzie to samo, ale patrzcie, ja widzę panią w tej sukience i ona na pewno wyjdzie do naszego sklepu. O nie, tam już ktoś wszedł, więc lepiej pójdźmy, sprawdźmy. Co bierze? Płatki bierze. Weź coś z... mało wzięła. Czy pani z piękną sukienką przyjdzie do mnie standardowo? Nie przyszła! Oszukała mnie! Poczułam się w tym momencie zdradzona, naprawdę. Oj, niestety nie wzięła nic, co byśmy mogli teraz tutaj przełożyć. No dobra. Czekamy dalej. Co możemy jeszcze tutaj kupować? Może... Zobaczmy, co to jest? Światła! Bo tam tak ciemno jest! Okej, ale 40 dolarów to mi się chyba nie chce. Zamrażarka. Ale czy do niej... Czy do tej lodówki i do tej lodówki możemy wsadzać dokładnie te same przedmioty? Nie wiem. Wydaje mi się, że teraz chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby dokupić jeszcze jedną półkę i wykupić licencję na kolejne produkty. A ile taka licencja by kosztowała? Licencja, dobra, to mamy 400 dolarów. 400 dolarów na kolejną licencję. Czy nam by się to opłacało? 10,60. Wydaje mi się, że może teraz, jak oni tak dużo rzeczy kupują, to mogłoby się to opłacać. Kurczę, nie sprawdziłam... Ej, coś zmieniło swoją cenę, tylko nie pamiętam co. To chyba.
4,70 dajmy, okej, okay, a to? Nie, dobra, sery można dołożyć. Pani poczeka chwilę, bo mnie tu kartony zasypują, w końcu nie będziemy mieli jak tutaj funkcjonować, no naprawdę. Jajka wzięła, to jajka też już mogę dołożyć. Czy to jest już puste? Chyba puste, już nie ma tu jajek. Okej, to skasujmy w międzyczasie. I tutaj to naprawdę trzeba nieźle pobiegać, żeby wiecie co, wszystko ogarnąć. Kawa, kawa, tak, ktoś wziął kawę, to można dołożyć. Musimy się na bieżąco pozbywać tych kartonów, bo ja się boję, że naprawdę za jakiś czas to będę mieszkała w samych, będę sprzedawała w samych kartonach. Tutaj jeszcze jeden został produkt. I olej, 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 olej też ktoś już wziął, dobrze, pięknie. Jedziemy kasować dalej. Patrzcie, oni naprawdę już kupują dużo rzeczy. Wydaje mi się, że kolejna licencja byłaby czymś odpowiednim dla nas w tym momencie. Ja mogę to wykupić, czy nie? Czy to jest już kupione i już nie mogę? Tylko chlip, panie, i setką. Byłam pewna. Pani przyszła, pani poszła na spacerek i pani przyszła jednak w pięknej sukience. Jezu, no zakupy robią strasznie wielkie. Ja chyba będę musiała w międzyczasie 51,40 znowu dokupywać. Patrzcie, już nie ma produktów. No tutaj się zaczyna robić już gorąco naprawdę. 29,60. Nie ma czasu na zamyślanie. Dobra, mąka, pasta na pewno. Kawa. Kawa znowu. Olej. Dobra, musimy zobaczyć szybko, zrobić zaraz znowu przegląd. W międzyczasie skasujemy. Nie było mąki, no. Dobrze. Okej, okay, patrzcie. Wody nie ma, wody nie ma, wody nie ma. Mąkę już zamówiłam, pastę zamówiłam, woda jeszcze. Woda, woda, woda. Gdzie jest woda? Tu jest woda. Nie wiem, czy nawet tego o dwa razy nie zamówić. Dobra, kupujemy. O jest, wpadłam jeszcze w drzwi, no nieźle. Bo ja na koniec dnia nie będę miała czego sprzedawać. Ej, wydaje mi się, że my naprawdę musimy więcej półek kupić i więcej kupować. Jedzenia, Boże, tutaj, ja już jestem cała pogubiona, ja jestem, żyję w stresie i w kartonach. O, i tutaj się naprawdę zaczyna robić gorąco. Dobrze, dolar reszty proszę. Dobrze, nie było czegoś znowu, bo ten wykupił herbatę, patrzcie ile jej kupił. Dobrze, dobrze, nie wydajemy nic reszty. Woda, wiecie co? Troll, na razie będę robiła, bo ja nie mam czasu, żeby latać tak z tymi kartonami teraz. Tu muszę to odłożyć niestety. Raz, dwa, proszę. No! Nie dziwię się, że narzekają, bo naprawdę jest pusto w tym sklepie teraz. Tutaj to naprawdę trzeba biegać. Mi się wydaje, że my naprawdę, Boże, jaki tutaj jest bałagan. Mi się wydaje, że już musimy mieć po dwa przynajmniej regały jednych rzeczy. Dobra, to zróbmy tak. Tu i tu. Tutaj będzie pasta. Boże, nie sprawdziłam znowu rachunków. Dobra, ale to się szybko odkujemy. Wiecie co, ser jeszcze jeden by się przydał. Dobra, ale to wiecie co, to może potem. Sprawdzimy, co nam się jeszcze by przydało. Mleko, mleko, mleko. Tutaj rozkładamy mleko. Jojka, tutaj układamy i tu. No, my musimy już, jesteśmy chyba na tym etapie naszego sklepu, że my musimy naprawdę mieć po dwa regały każdego produktu. No i teraz tak, jakbym jeszcze płatki kupiła, to raz, dwa, tutaj się starczy i jeszcze na jeden produkt w razie co? Boże! Mnie naprawdę te kartony pochłaniają. Dobra, idę je wszystkie wyrzucić, żeby nie było aż takiego syfu, jak otwieramy sklep. Ej, ale to można byłoby zbudować bazę z kartonów. Nie wiem, czy kiedyś robiliście bazę w swoim życiu. Możecie napisać mi w komentarzu. Ja uwielbiałam robić sobie bazę na zasadzie stawiania dwóch krzeseł, koc na wierzch, poduszki do środka i tam siedziałam. I często właśnie z Werką, Aferką jeszcze też robiłyśmy bazę. Jakieś takie dziwne zabawy. Ej, czy coś tu wolnie? Takie dziwne zabawy były do naszego dzieciństwa. Możecie napisać, czy wy też właśnie mieliście zabawy w bazę. Dobra. No tutaj, o Boże, tu to do tych kartonów to koty. To nie jest syf, to jest piękna budowla dla kotów. Zaczynamy kolejny dzień biegu. Pięknie. Zaczynamy od niewydawania reszty, cudownie. Musimy panu wydać 4,50-60. Proszę bardzo. Dobrze, możemy to teraz szybko zamówić. Ten sklep naprawdę zaczyna coraz bardziej pro wyglądać, tylko problem jest właśnie taki, że ciągle mnie te kartony wszędzie zasypują.
30,50, 33,90. Będziemy musieli zaraz opłacić nasze rachunki na bank. Jak to możliwe, że zapominam o płaceniu rachunków, ty? Zapłacone, zapłacone. Czy to też muszę płacić? Teraz jesteśmy już na czysto i mi się wydaje, że teraz czas zbierać na kolejną półkę. A, muszę pani wydać resztę, no tak. Patrzcie, i mimo, że mam dwa regały, to już naprawdę to szybko schodzi w ciągu całego jednego dnia. Ja muszę mieć faktycznie chyba więcej regałów powoli i więcej tych produktów, bo wtedy bardzo dużo zarabiam, jak tak dużo sprzedaję. Dobra, jeszcze ten facet i będzie nas stać na kolejny regał i wtedy myślę, że lodówki przesuniemy w prawo i postawimy sobie tutaj jeszcze ten jeden regał, no. I tak się zastanawiam, co wtedy będziemy dokupywać, kurczę. Patrzcie, już zapada zmrok. Nie wiem, czy jest sens się teraz spieszyć z rozstawianiem tego. Ej, już naprawdę ładnie wygląda ten sklep. Dobra, kupować, bo muszę się odbić teraz finansowo, żeby zrobić... Raz, dwa, trzy, cztery. Zakupy na kolejny dzień. Mam tylko 79 dolarów. Niedobrze. O, takie zakupy to ja rozumiem. Dzięki pani będziemy mieć co sprzedawać kolejnego dnia. Dziękuję. Ty, co oni ostatnio tak dają mi? Wyliczone. O, pani! Pani pięknie zaczęła nasz dzień i pięknie nasz dzień zakończy. Okej, 30, 60. Proszę bardzo. I teraz tak, co będzie trzeba kupić? Na pewno będzie trzeba kupić mąkę. Patrzcie, mąki dwa regały poszły. Olej i czokapiki jeszcze są. Pasta jeszcze jedna by się przydała. Dobra, zobaczymy, bo jeszcze mamy godzinkę, zanim zamkniemy i może się dużo zmienić. Dobra, i skończył się nasz dzisiejszy dzień. Podsumujmy go sobie. Cena oleju wzrosła, to od razu weźmy to, zróbmy, żebyśmy nie tracili pieniążków. 6 dolarów, myślę, że to jest spoko opcja. Czas zarabiać. Czy mamy rachunki? Czy ja każdego dnia dostaję nowe rachunki? Czekajcie. Rents. Co to znaczy? To są czynsze. Dobra. No to muszę to płacić. Okej. I teraz jesteśmy na czysto i mi się wydaje, że my teraz musimy mieć 9 level, żeby to kupić, bo to jest jakby już wykupione. To są inne rzeczy. Okej, to do 400 zbieramy, kupujemy nowe rzeczy. To już zupełnie, będę królową kartonów. Patrzcie. Ile w ogóle tych jest? A jak tu samochody przejeżdżają? Ty. Dobra, najpierw kasujmy. Bo musimy mieć pieniążki na nowe produkty. Czemu nie płacicie kartą? Ja tak lubię tą kartę obsługiwać. Raz, dwa, trzy, proszę. Właśnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, dziękuję za kartę. 29 zł. Czy to jest dobry pomysł, bo teraz wykupywać kolejną licencję? Czy lepiej może się wstrzymać, bo oni strasznie dużo rzeczy wykupują. I na koniec dnia zobaczyć, czy licencję kupujemy, czy produktów więcej dokupujemy. No nie wiem, chyba poczekamy jeszcze chwilę. Ty, a jak wydam za dużo reszty, to co się stanie? Oczywiście teraz każdy będzie płacił kartą. Każdy teraz płaci kartą. Psss, ale jaja. Minus 12 było faktycznie, czyli ja muszę się serio starać, bo wtedy mi zabiera pieniążki. No właśnie tak coś było dla mnie to dziwne. Nie wiem właśnie, czy lepiej kolejny produkt, czy lepiej kupić najpierw produkty. Dobra, jest już koniec dnia, więc lepiej poczekajmy. O, tutaj te punkty świetlne by się przydały. Raz, dwa. Bo mi się to strasznie nie podoba, jak to wygląda. A jeżeli wykupię możliwość większej ilości rzeczy u mnie w sklepie, to będę musiała dokupić kolejne szafki. Co ja zrobiłam? Nie ma opcji. No i te lampki bym w końcu kupiła, bo mnie strasznie to wkurza, że tak jest nieładnie. Dobra. Pomyślimy zaraz, bo facet to już będą chyba ostatni klienci. Cudownie. Skończyliśmy dzień. Wszystko podrożało. Wiecie co, mi się wydaje, że w kolejnym odcinku już wyremontujemy sobie ten sklep. Zmienimy półki, żeby stały tak jakby w tą stronę, tak plecami do siebie, żeby zrobić takie jakby regały. Takie alejki powoli. Czy kasę mogę trochę przesunąć? O, troszeczkę przesuniemy też kasę, żeby właśnie... Dobra, daję radę wbić. Aha, a teraz nie wyjdę. Chociaż tak. Dobra, o, bo jeszcze o chlebie zapomnę. Dobrze? Ciekawe, czy te kartony będą leżeć tutaj do kolejnego odcinka. Oczywiście, jeżeli podobał wam się taki odcinek, to zostawiacie bardzo dużo łapek w górę. To jest wtedy dla mnie znak, żeby nagrywać więcej takich odcinków, bo widzę, że wam się ta seria bardzo podoba, to zapewne nagramy sobie kolejne odcineczki. Oczywiście subskrybujcie też ten kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!